Jeżeli już jesteś w domu, stosujesz się do zaleceń ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa, jesteś w gronie tych szczęśliwców, którzy mają możliwość pracy zdalnej, pomagasz starszym sąsiadom robić zakupy, wspierasz akcje pomagające lekarzom, dzielisz się swoimi zainteresowaniami i wiedzą dzięki mediom społecznościowym, to już zasługujesz na gromkie brawa. Wiedz jednak, że możesz zrobić coś jeszcze możesz pomóc naukowcom rozpracować wirusa siejącego spustoszenie pośród mieszkańców trzeciej planety od Słońca. Nie każdy z nas jest biochemikiem, epidemiologiem, każdy z nas za to może udostępnić swój sprzęt na potrzeby pracy największego superkomputera na świecie, którego najważniejszym zadaniem w tym momencie są obliczenia dotyczące wirusa SARS-CoV-2, powodującego ostrą chorobę układu oddechowego o skrótowej nazwie COVID-19. Możesz tego dokonać poprzez przyłączenie się do działającego już od wielu lat projektu Folding at Home opracowanego przez Uniwersytet Stanforda. W telegraficznym skrócie polega on na stworzeniu z sieci połączonych dzięki serwerom uczelni komputerów jednego wielkiego superkomputera, którego zadaniem są obliczenia dotyczące procesów zachowania się białek wywołujących ciężkie choroby dotykające ludzkość, takie jak choroba Kreutzfelda-Jakoba, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba szalonych krów a także tocząca ludzkość w tym momencie ostra choroba zakaźna układu oddechowego COVID-19. Niespełna tydzień temu projekt Folding at Home, dzięki zaangażowaniu mnóstwa użytkowników z całego świata, osiągnął moc obliczeniową rzędu 470 petaflopów. Nie wdając się w obliczenia, jest to bardzo, bardzo dużo. Najprościej mówiąc, sumowana moc komputerów osobistych uczestniczących w zadaniu przekroczyła ponad dwukrotnie moc największego superkomputera na świecie, Summit, opracowanego przez IBM, znajdującego się w kompleksie Oak Ridge w stanie Tennessee. Taka potęga pozwala na szybkie wykonywanie bardzo skomplikowanych obliczeń, niezbędnych naukowcom do opracowania szczepionki na COVID-19. Jeżeli chcesz przyłączyć się do inicjatywy Folding at Home i zostać dosłownie bohaterem we własnym domu, wystarczy, że odwiedzisz stronę projektu foldingathome.org. Klikniesz Start Folding Now i zainstalujesz odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego wersję aplikacji. Po zakończeniu instalacji zostaniesz poproszony o stworzenie konta z unikatową nazwą użytkownika. Do pełnej rejestracji wymagany jest także aktywny adres e-mail, na który otrzymasz kod uwierzytelniający konto. Warto również zapisać się do drużyny, ponieważ projekt Folding at Home posiada możliwość śledzenia postępów w przeliczeniu danych przez poszczególnych użytkowników i poszczególne teamy. Team Polska oznaczony jest numerem 276. Nikogo chyba nie trzeba zachęcać, aby podczas rejestracji konta wybrać właśnie tę drużynę. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji powinna zostać z serwerów Uniwersytetu Stanforda pobrana paczka danych, której przeliczenie będzie zadaniem naszej maszyny na najbliższy czas. Po odpaleniu klienta warto w liście pod nazwą I Support Research Fighting, sprawdzić, czy zaznaczony jest domyślny wybór Any Disease. Oznacza to, że udostępniamy swoją moc obliczeniową na potrzeby odnalezienia leku na COVID-19. Obecnie ta właśnie choroba w ramach projektu ma najwyższy priorytet. Folding at Home wedle twórców jest aplikacją, której praktycznie nie powinniśmy zauważyć podczas działania naszego systemu, mając bowiem najniższy możliwy priorytet. Wykorzystuje do swoich celów jedynie niezagospodarowane zasoby komputera. Nie łudźmy się jednak, że jej praca zostanie całkowicie niezauważona. W zależności, który z trybów pracy wybierzemy dla aplikacji Light, Medium lub Full, wzrośnie intensywność pracy systemu chłodzenia komputera. Procesor, działając z maksymalnym obciążeniem, potrzebuje całkiem sporo powietrza, aby pracować w zakresie optymalnych temperatur. Wzrośnie także pobór prądu. Folding at Home jednak automatycznie pauzuje swoje obliczenia, kiedy korzystamy w laptopie zasilania bateryjnego zamiast sieciowego. Mając już zainstalowanego i skonfigurowanego klienta aplikacji w swoim systemie, warto sprawdzić od czasu do czasu, czy Folding at Home faktycznie przelicza dane. Jeśli nie słyszysz zapominających się ze zmęczenia wentylatorów, to wiedz, że coś się dzieje. Powinno pomóc ponowne odpalenie aplikacji w trybie administratora. Więcej o Folding at Home dowiecie się na stronie samego projektu foldingathome.org, choć coraz więcej źródeł w internecie, zarówno anglojęzycznych, a także polskich portali technologicznych, zaczyna pisać o Folding at Home ostatnio coraz częściej. Adres projektu znajdziecie także w opisie filmu. No to co, zaczynamy liczyć na siebie czy dla siebie nawzajem?